Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na trendy na jesień i zimę 2022. Pokażę Wam oczywiście przebitki z wybiegów, czyli co tak naprawdę projektanci proponują nam na ten sezon oraz moje propozycje, czyli co faktycznie możemy my, normalni ludzie, tak zwani zjadacze chleba, nosić, bo większość z nas nie ma dostępu do tych ciuchów z wybiegów, ale pokażę Wam zastępcze stylizacje i one będą oczywiście second hand z rzeczy vintage, ale też zupełnie z nowoczesnych rzeczy, oczywiście kupionych z drugiej ręki. Także zapraszam serdecznie i oczywiście proszę Was o subskrypcję. Ten program nagrywałam ponad tydzień, zobaczycie zresztą w stylówkach, bo są to stylówki z kilku dni, bo jest tego tak dużo, więc bardzo Was proszę, zasubskrybujcie i polubcie koniecznie filmik, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, jak chodzi o rozszerzanie zasięgów. No i jak widzicie, ubrałam się w taki żółty, kanarkowy strój dzisiaj. Spodnie takie szerokie, vintage, z wełny oraz sweter w kolorze żółtka, dosłownie. Taki kurczak, jak jego nazywam. Jest to jeden z kolorów sezonu. Już od zeszłego roku w zasadzie jest ten żółty tak na topie, no i nadal oczywiście króluje. Już nie jest tak może w roli głównej, bo tu inny kolor przejął tą główną rolę, ale jednak słuchajcie, bardzo dużo nadal żółci i takich wyrazistych kolorów. No i to jest pierwszy trend, o którym chcę Wam powiedzieć. Pierwsze omówimy trendy kolorystyczne. Słuchajcie, pierwszy taki główny trend to jest swetry i dzianiny w wyrazistych kolorach ogólnie. Nie będzie to tylko żółty, będą to różne, tam zobaczycie przebitki, różne różności, różne kolory, właśnie takie wyraziste. Zaraz powiem, jakie są te główne kolory oprócz żółtego. Ja się tu ubrałam tak celowo dzisiaj też pod jesień, bo zauważcie, że już tutaj też widać u mnie takie symptomy jesieni. Z drugiej strony jest w ogóle żółto, ale niestety tam mam troszeczkę zbyt duży bałagan, żeby Wam tam nagrywać w tamtą stronę, bo teraz tutaj odnawiamy drewno na tarasie, więc jest tam taki dosyć spory bałagan. Więc tymczasem na tą stronę, która jest trochę mniej jesienna jeszcze, ale będzie niedługo już, wszystko tu będzie żółte. Kochani, no tak jak ja. Także pierwszy kolor, żółć, a szczególnie właśnie te wyraziste kolory królują w dzianinie i te dzianiny są takie też strukturalne, takie dosyć wyraziste. Nadal króluje oczywiście oversize i do tego za chwilę też dojdziemy. Kochani, następnym kolorem, który jest takim topem nadal po lecie, jest fiolet. Fiolet, kolor wrzosowy, tam oczywiście ten kolor ma swoją nazwę w tym roku, ale ja nie będę już tutaj przytaczać Wam angielskich nazw i francuskich, po prostu taki liliowy kolor. Wrzosowy, ciemny, jasny fiolet, wszystko jest modne, słuchajcie. Tutaj zobaczcie sobie stylówki moje wcześniejsze w tej przepięknej bluzce projektanckiej z jedwabiu fioletowej z przepięknymi rękawami, bo to też jeden z trendów, szerokie rękawy nadal też nam królują. Mam też sweter do pokazania Wam. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić stylówę właśnie w tym fioletowym outficie. No i to jest właśnie taki dokładnie kolor, jaki jest bardzo, bardzo nadal modny. Więc jeżeli lubicie fiolet, to, no to trzeba sobie coś zakupić fioletowego. Szukajcie w second handach, u nas w sklepie będzie ten sweter, jest na mnie odrobinę duży. Oversize jest co prawda modny, ale wiecie co, ja mam już dużo fioletów. Ale jest przepiękny i jest oczywiście z domieszką, częściowo jest naturalny, z moheru. Przepiękny sweterek. Myślę, że to jest takie ML bardziej. I jest prawie w identycznym kolorze jak ta bluzka, więc w ogóle mi tu super pasuje. Także fiolet nadal też modny. Słuchajcie, brązy i beże od już też kilku sezonów są na topie. Brązy takie ciemne, to w ogóle była nowość, bo przez lata były niemodne. Teraz są znowu modne i tutaj zobaczcie stylówki z wybiegów. Ja nie będę się już przebierała w brąz, bo tych brązów mam trochę, ale nie będę pokazywać Wam też każdego jednego trendu w mojej stylówce. Natomiast pokażę Wam tu stylówkę z beżem, bo te beże, takie piękne, szczególnie ciepłe beże w stylizacjach tone in tone, czyli w takich stylizacjach całościowo beżowych w jednym kolorze, też się przewijają przez dużo, dużo, bardzo dużo ich było na wybiegach i u różnych projektantów. Więc ja Wam pokazuję moją taką zamszową koszulę,
O, tutaj bliżej pokażę. I ta koszula będzie też do moich kamelowych spodni. I w ogóle cała stylówa będzie w takim odcieniu kamelowym. Pokażę Wam później też tą samą stylówkę z taką kamizelką, też w odcieniach beżu. No i powiem Wam, że beż jest przepięknym kolorem. Jeżeli wybierzecie odpowiedni odcień, to prawie każdy może go nosić. Tylko oczywiście niektóre osoby nie lubią w żółtym odcieniu, inne w bardziej szarym. Wszystko trzeba dobrać do swojej cery. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że tak jak tutaj widzieliście te stylizacje, które były wszystkie całe w jednym kolorze, tak? Czyli total look tak zwany, to te total looki to jest w ogóle zasada tegorocznej zimy i jesieni. W ogóle bardzo, bardzo dużo było total looków i to w tym przypadku total looków takich, że wszystko w jednym kolorze, wszystko w różnych odcieniach jednego koloru, a wręcz nawet były to takie dosyć nawet różniące się odcienie z jednej gamy barwnej, na przykład fiolety z różami z czerwienią, jak u Chanel, co mi się bardzo podobało i to Wam zaraz pokażę. Kochani, właśnie przechodzimy teraz do różu i bordo, bo taka czerwień w kolorze czerwonego wina, taka intensywna czerwień i róż, to są takie top dwa kolory, ale właściwie różowy przebił wszystko w tym roku. To nie jest kolor, który się kojarzy nam z jesienią i zimą, a jednak różowy właśnie pobił wszystkie inne kolory. Kochani, ja mam tutaj dwie stylówy takie różowe dla Was, z takim szalikiem między innymi, który jest właśnie taki w dwóch odcieniach różu, nawet z lekkim fioletem. Ten szalik mega mi się kojarzy z tegoroczną właśnie kolekcją Chanel. No i pierwsza stylizacja będzie ze spódnicą różową, z różowym sweterkiem jasnym, z takim kardiganem. Rajstopy dobrałam podobnie jak u Chanel, trochę bardziej takie ciemniejsze, kontrastowe w odcieniach fioletu. Tym razem ja mam koronkowe. I buty też są takie już bardziej w czerwone wino, natomiast reszta jest różowa, no i taka landryna. Bardzo mi się podoba ta stylówka, nie wiem jak Wam się podoba kolor różowy, bo jest to taki kolor kojarzony trochę z dziecięcością, z taką może z Barbie trochę się kojarzy, niekoniecznie z dobrym gustem, ale wiecie co, ja kocham, ja zawsze lubiłam różowy, ja dużo różowych rzeczy mam i bardzo lubię różowy. Jest bardzo twarzowym kolorem też. Naprawdę w różowym mało komu jest źle, także jeżeli lubicie też róż, to jest Wasz sezon. No i właśnie ta torebka, ten szalik i tutaj mamy w stylówce tej właśnie ze spódnicą jedna stylówa i włożyłam do tego oczywiście co moją pelerynę, która też właśnie mi się kojarzy z tą kolekcją Chanel i w ogóle jest cudowna i wyprzedzam wszystkie pytania, tej peleryny nigdy nie sprzedam. Jak ją kupowałam, to już miałam założenie, że to jest taka perełka, którą zachowam sobie na zawsze. Także niestety. Moi drodzy, i druga stylówa będzie bardziej właśnie w kolor czerwonego wina. Bordo z tą torebką dywanową, z jedwabnego dywanu zrobioną. To jest taka nowoczesna torebka zresztą, takiej fajnej firmy, Carpet Bags. I z moją bordową sukienką w kratę, którą kocham też. Do tego sweter w odcieniach różu, ale on jest taki złamany róż, to jest taki różowo-fiolet, nie wiem jak to nazwać, a właśnie nie mam go tutaj, ale zobaczcie go na stylówie, także jest tutaj takie właśnie pomieszanie tego fioletu, borda i różu i też bardzo, bardzo lubię takie połączenia, lubię tą zabawę kolorem, dlatego ta właśnie kolekcja Chanel mi się tak podobała w tym roku i być może jeszcze zrobię filmik o Chanel tym razem, bo powiem Wam, że ja nie zawsze lubię kolekcję Chanel. Było takich kilka kolekcji, które tak niespecjalnie przypadły mi do gustu, ale chyba Dior i Chanel będą jednak na pewno w tym sezonie zrobione filmiki z second handu na te kolekcje. Także kochani, róż króluje. Mam też taką różową suknię, długą, zresztą długie suknie, długie spódnice też w tym roku biją rekordy popularności na wybiegach, tak? To będzie top mody w tym roku, czyli właśnie nie dość, że długa suknia, to jeszcze w takim intensywnym różu, w ogóle na wybiegach pojawiły się takie bardzo, bardzo różowe stylówki, zwłaszcza u niektórych projektantów, prawie cała kolekcja była, albo pół kolekcji było w tym różu i w takim, taka żaruwa różowa, nie wiem nawet, czy to się tak nie nazywało, albo jakoś podobnie. Dobra, kochani, to jak chodzi o kolory, to już praktycznie wszystko wiemy, beże, róże, fiolety, żółć nadal i wyraziste kolory w dzianinach. Kochani, a teraz inne trendy, słuchajcie, kamizelki, nadal kamizelki rządzą.
No i tutaj moja właśnie stylowa, ta beżowa z kamizelką tym razem. To jest świetna kamizelka Style Butler. Miałam taką drugą, ale sprzedała się u mnie w sklepie. Znaczy nie była taka sama, tylko była różowa. Ale śliczna jest, ma odpinane futerko. Zobaczcie tutaj. Z takimi pięknymi warkoczami właśnie strukturalnymi tutaj. No i ta kamizela do tej stylówy podkreśla jeszcze ten charakter taki właśnie jesienny. Mam też taką piękną kamizelkę właśnie, które teraz też się pojawiały na wybiegach jakby garniturową i też miałam w niej wcześniej stylówy w tej kamizelce, to jeśli mi się uda znaleźć, to Wam tam pokażę, bo właśnie kamizelki są bardzo, bardzo nadal modne, także kamizelki, jeśli jeszcze nie macie, to warto sobie kupić. Zresztą kamizelka zawsze fajnie ociepla, jeżeli na przykład mamy fajną bluzkę, koszulę, to przyda się na zimę, na pewno będzie bardzo przydatna. Kochani, kolejny trend to zestawy, czyli garnitury w tym samym kolorze, po prostu góra i dół w tym samym kolorze, czy to spódnica, czy to spodnie, dużo było spodni. Pokazuję Wam tam przebitkę mojego garnituru, tego od H&M-u z lnem, tego przepięknego takiego oversize, no i to łączy ten trend garniturowy z trendem właśnie oversize, bo też ten trend nadal się utrzymuje i to nawet powiedziałabym, że jest w największym swym rozkwicie obecnie. Tak, i właśnie ten garnitur to jest taka moja perełka, kocham go też i też te kolory są przepiękne. Takich garniturów się na wybiegach też pojawiało całe mnóstwo, i marynarki, i właśnie ze spodniami, ze spódnicami w różnych wersjach. Także to jest kolejny trend. Następnym trendem są właśnie oversize'owe, duże, duże, bardzo strukturalne, z ogromnymi ramionami wręcz, płaszcze i żakiety. No i tutaj przypominam Wam mój żakiet od Wallis Vintage, przepiękny, który już był wiele, wiele razy pokazywany, ale dzisiaj Wam się też pokażę w stylówce. Z takim swetrem tym razem pod spodem, spódnicą i modnymi teraz tymi takimi mocnymi butami. To też już jest trend od kilku sezonów, o którym jeszcze opowiem. W każdym razie mamy tutaj tą moją marynarę dużą, która jest bardzo uniwersalna. I kochani, do tego pokażę Wam tu jeszcze płaszcz oversize, bo płaszcz oversize, który był w ostatnim moim haulu, też właśnie pasuje idealnie do tego trendu. Im większy płaszcz, tym jest bardziej modny, powiedziałabym. I wszystkie te płaszcze, które Wam teraz pokażę, to właśnie są w tych trendach oversize. Na przykład płaszcz taki trochę na mnie za duży, ale w zasadzie, ponieważ jest zwężany w talii, to nie jest to problem. Będę Wam pokazywać go też w haulu, jest przecudowny. Ale nie będę się teraz rozwodzić, tylko chodzi o to, że on ma te strukturalne ramiona i one są teraz znowu nadal bardzo modne. Znowu widzimy te właśnie te takie geometryzowane wręcz ramiona, duże, szerokie i tutaj mnie widzicie w tej stylówie, właśnie w tym płaszczu, takim z oversize'owymi ramionami tym razem. Także to jest kolejny trend. Nie dość, że oversize, to jeszcze te rozbudowane ramiona z takimi właśnie geometrycznymi kształtami. Moi drodzy, i ciekawym trendem w tym roku jest moda na kaptury. Słuchajcie, bardzo, bardzo dużo projektantów pokazało stylizację z kapturami, to takimi dosyć zasłaniającymi, takimi przyległymi. Nie powiem, że mi się to bardzo podobało. No ale jeżeli idziemy za trendami i już mówimy o trendach, no to coś takiego też warto pokazać. Ja mam na przykład taki płaszcz, oczywiście oversize, no bo to w tym roku jest must have, tak? Moja taka peleryna przeciwdeszczowa. Która już też była pokazywana, ona jest świetna, z taką jeszcze tutaj dodatkową pelerynką i ona ma, słuchajcie, kaptur właśnie. I tutaj zobaczcie mnie w stylówce wcześniejszej, właśnie z tymi loafersami, z tymi takimi bucikami mocnymi i do tego ten płaszcz z kapturem. No i to jest właśnie taki kolejny, bardzo wyrazisty, bardzo widoczny trend tego roku.
Kochani, z nowości, w zasadzie chyba dużo się nie pojawiło nowości oprócz tych kapturów. Nadal modne spodnie szerokie, oczywiście. Jeansy w tym roku są modne, bombery. Moje też, te, które dzisiaj mam, nie są to co prawda jeansy, ale właśnie są to takie bombery, powiedziałabym. Bombery z wełny, a są mega ciepłe. Powiem Wam, że jest naprawdę chłodno mimo ładnej pogody i w ogóle nie jest mi w nich zimno, chociaż mam na gołe nogi je. I mam gołe stopy w zasadzie, ale naprawdę jest mi super, bo i sweter, i spodnie są takie bardzo przytulne. Także idziemy dalej, kochani, teraz akcesoria, bo wśród akcesoriów też jakoś bardzo dużo nowości nie zauważyłam. Jedyną odmianą są ogromne torby w tym roku, w przeciwieństwie do ubiegłych lat, gdzie w zasadzie te mikrotorebki to zupełnie niepraktyczne, ale kochane, bardzo ładne, królowały, to teraz wielkie torby, słuchajcie, i będę miała taką torbę w poniedziałek w holu dla Was, taką właśnie wielką do sprzedania. A dzisiaj zobaczcie moją nową torbę ze skóry, właśnie w takim stylu i pokazuję ją Wam właśnie w poprzednich stylówkach z tymi poprzednimi trendami. Zrobiłam właśnie też z tym torbą, no bo jak już nowe trendy, to na fulla, prawda? W pełni. Też wielgachne torby, dla mnie bardzo praktyczne. Wiem, że wiele osób nie lubi dużych toreb. Ja uwielbiam duże torby, bo tam się da wszystko wrzucić. Można sobie nawet dodatkowy sweter wrzucić, śniadanie do pracy i wszystko mam w jednym miejscu. Trzeba sobie to oczywiście jakoś zorganizować, ale te torby teraz często są fajnie zorganizowane, mają przegródki, a ja sobie jeszcze mogę wziąć dodatkowy organizer albo taką torbę do torby. Czasem sobie też noszę taką torebkę mikro w środku, że jakbym gdzieś wyskoczyła, to nie muszę tej wielgachnej torby taszczyć, tylko biorę sobie tylko portfel, telefon na takiej torebeczce przez ramię i torba zostaje w aucie. Drugą mam podobną torbę, właściwie teraz już mam trzy, ale się jednej zamierzam właśnie pozbyć, bo za dużo mam. Taką z brązami i też tam wystąpiła w stylówkach. Bardzo, bardzo fajna, mięciutka, leciusieńka torba. No i też w tych trendach, bo te brązy i beże kamelowe są bardzo modne. Więc takie trendy torbowe, kochani. No i co teraz? Moi drodzy, ciężkie buty, to już mówiłam. Ciężkie buty, ja mam takie, już pokazywałam je wcześniej, ale tutaj były w stylówkach. I jeszcze Wam tu pokazuję przebiteczkę tych butów, same jakby buty, żebyście zwrócili uwagę. Także są bardzo, bardzo praktyczne i wygodne te buty. A teraz są modne takie te szczególnie wsuwane, dokładnie takie właśnie te wsuwane mokasyny, loafersy są modne i im bardziej w trendach. Ja nie mam aż takich ciężkich, ale te już są dosyć takie rozbudowane. No i kolejny trend, duży trend butowy, naprawdę duży. To są bardzo wysokie buty, takie kociaki, ale takie naprawdę wysokie. Czasami to nawet całe nogi zakrywają. Ja oczywiście nie mam takich butów, bo to nie jest praktyczne. Niestety, no ja jestem bardzo praktyczną osobą. Mam takie na obcasie przepiękne zamszowe, szare buty. I tu się Wam pokażę właśnie w stylówce ze spódnicą, w tych bucikach, w takim fajnym swetrze z pomponikami. Też trend tutaj, możecie zwrócić uwagę, że w szarości ten tone in tone, stylizacja tone in tone właśnie jest cała w szarości, czyli bardzo modna. Także tak, z takich głównych trendów to tyle. Oczywiście, że są też inne trendy, są modne wycięcia, jest modny lateks, którego nie znoszę. Już próbowałam, ale nie, to się nie sprawdza u mnie. Ale oczywiście, jeśli lubicie lateks, no to teraz też jest ten moment. Są te trendy naprawdę przeróżne, sztuczne futra też takie ogromne, w ogóle wszystko jest ogromne i powiem Wam moją opinię na ten temat, uważam, że to jest trochę nie w porządku, że te trendy są aż tak jednostronne, bo te wielkie rzeczy, te takie bardzo przesadzone rzeczy, to one są dobre tylko dla tych bardzo chudych, bardzo wysokich modelek, bo przeciętna kobieta z ulicy, czyli wcale nie rozmiar 0 i wcale nie 1,80 m, w takich ogromnych rzeczach wyglądałaby śmiesznie. To nie tyle, że śmiesznie, ale nieproporcjonalnie i po prostu nieatrakcyjnie, więc dostosowujmy te trendy do siebie. Jeżeli ktoś jest drobny, to nie przesadzajmy z tym oversize. No można sobie jakąś tam jedną rzecz oversize, ale ten oversize też musi być w skali. No nie może to być taki oversize jak u modelki 1,80 m, która ma same kości, no bo po prostu nie będzie to dobrze wyglądało, także krytycznie wobec tych błędów, krytycznie wobec tych trendów po prostu trzeba patrzeć
ja je oceniam tak, że to jest chwilowe, te ogromne rzeczy są, to jest chwila. Nie ma co się tak nastawiać na nie. Warto mieć jakąś tam rzecz albo sobie po prostu wszyć poduszki do jakiegoś płaszcza, żeby poszerzyć sobie rękawy, a nie kupować nowy płaszcz, który za rok oczywiście, że nie będzie już modny, bo wiecie, te takie bardzo ekstremalne trendy to są zawsze bardzo krótkie trendy. Chociaż oversize już jest kilka lat, to jednak, słuchajcie, no kiedyś to minie. Po pierwsze, kiedyś to minie, po drugie, tak jak mówię, no dostosowujmy to do swojej sylwetki. I w ogóle wszystkie trendy trzeba dostosować do siebie i wybierać te, które nam pasują spośród panujących, bo to jest najważniejsze, żeby wybrać to, co jest dla nas okej. No bo zawsze jest jakiś wybór. Nigdy nie jest tak, że jest tylko jedna rzecz i koniec. Zawsze jest wybór, zawsze są projektanci, którzy też robią klasykę i ta klasyka wysokiej jakości będzie się zawsze bronić też. Także polecam Wam serdecznie właśnie takie podejście. Kochani, mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście piszcie, jakie jeszcze trendy pominęłam, bo na 100% nie wspomniałam i nie pokazałam wszystkich trendów. To by było niemożliwe w jednym filmie po prostu. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej!